Yo widzowie, z tej strony Fajterciak. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale. To jest kolejny vlogerciak. Vlogerciaka nie było 3 tygodnie chyba. Mamy dzisiaj sobotę. Jest przepiękny dzień. Słoneczko świeci. No to jak myślałem, światło niestety odbija, a nie chce mi się wychodzić na balkon. Generalnie to nagrywam vlogerciaka, dlatego że nie miałem czasu nagrać nic innego. No niestety troszeczkę ostatnio zarobiony jestem. Strasznie mało odpoczynku. Jestem zmęczony jak nigdy, mam wrażenie. Dlatego vlogerciak, dlatego nie żaden inny, bardziej ambitny film. Dlatego tylko po prostu vlog. Maj się powoli już kończy, chciałem powiedzieć, że to był dobry miesiąc. Nie był fenomenalny, był taki w miarę ok. Ale nie da się go zaliczyć do złego miesiąca, dlatego mówię, że był dobry. I teraz zaczyna się czerwiec. Znaczy jeszcze nie, ale zaraz się zacznie, tak? Za momencik będzie czerwiec. Czerwiec to fajny miesiąc z tego względu, że zaczyna się być tak już naprawdę gorąco. W czerwcu zaczyna się kalendarzowe lato i w czerwcu zaczyna się tak mega fajnie. Są święta, które sprawią, że moja praca w czerwcu stanie się naprawdę zła. Tak, i będę płakał. W czerwcu mamy takie święta jak na przykład Boże Ciało, jak na przykład Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Te święta są w czerwcu, ale też są dwa wydarzenia w Krakowie w czerwcu, których po prostu nienawidzę ze względu na moją pracę. A mianowicie Parada Smoków i Wianki. Wianki to jest festiwal, a Parada Smoków to jest takie wydarzenie, gdzie faktycznie jest parada i tam ludzie chyba z jakimiś smokami chodzą i są fajerwerki w ogóle, no bo wiecie, Kraków, smoki, tak? Możecie sobie skojarzyć. Moja praca w Maku bardzo, bardzo oberwie, bo pracuję na rynku, więc a jakby Wianki dzieją się na rynku, a Parada Smoków dzieje się w odrębie jakby Starego Miasta, czyli rynek jak najbardziej to dotknie. No i będę płakał. Czemu w ogóle powiedziałem, gdzie pracuję? Z tego faktu, że miałem wczoraj taką miłą sytuację. Ale zanim o niej opowiem, może zostawić suba, lajka i komentarz, bo sytuacja jest związana z widzem. Wczoraj wydarzyło się coś interesującego. Byłem w pracy, przechodziłem sobie, załatwiając tam różne czynności w pracy, tak? Ja wynosiłem kartony. Spotkał mnie jakiś człowiek i się zapytał, czy może zadać pytanie. Ja powiedziałem tak, myślałem, że coś o pracy chce się dowiedzieć. Coś związanego z Makiem chce zapytać. Nie, zapytał się, czy może zadać prywatne pytanie, więc się zgodziłem. I okazało się, że gość powiedział: ty nagrywasz na YouTubie, Fajterciak. Ja się tak zmieszałem, tak. I ja nie wiedziałem, jak on się zachować. Pierwszy raz, wiem, 3 lata nagrywam na tym YouTubie, ale to jest pierwszy raz, kiedy taka sytuacja mi się wydarzyła. Miałem takie: co jest? Ktoś mnie rozpoznał w końcu po 3 latach nagrywania na YouTubie. Co jest? Nie wiem, ale dziwne to jest i cieszę się niesamowicie, więc jeżeli to oglądasz, Mateusz, widzu, to cię pozdrawiam. Wymieniliśmy tam 2-3 zdania. Było fajnie, było miło. Już wiecie, gdzie pracuję, więc nachodźcie tego McDonalda w odrębie rynku, a w odrębie rynku są 3 maki, więc nie powiem, który. Musicie się domyśleć i szukać. Jeżeli komuś zależy, wątpię, że komuś zależy. Ale jak będziecie nachodzić, to może sławny się stanę i rozpoznawalny i kariera mnie przytłoczy i się zwolnię z tego maka. Żarcik, żarcik. Nie planuję się zwalniać, chociaż jak mam takie męczące dni, jak teraz 4 rzędu, gdzie jestem tak wypompowany, że to jest masakra, no to faktycznie człowiek myśli o tym, żeby z tej pracy zrezygnować na chwilę. Ale to jest przejściowe i mi to minie, więc będzie git później. Cóż, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć w tym materiale. Czerwiec nadchodzi. Życie się rodzi. Chciałem jakąś rymowankę dać na koniec, nie wiem czemu nawet. My widzimy się za kolejny tydzień. Postaram się wypocząć, nagrać coś lepszego. Nie wiem, czy to będzie kolejna recenzja, ale ludziom się chyba fajnie ogląda recenzje, testy, jedzeń. To tyle w tym materiale, widzimy się za tydzień. Jo!